Melania Romańska urodziła się w 1921 roku koło Brześcia. W 1939 roku wyjechała do Warszawy. Krótko po wybuchu wojny zamieszkała w Lubartowie. Wyszła za mąż. W wieku 36 lat została wdową. Podczas obchodów jubileuszu odczytano list od premiera Mateusza Morawieckiego skierowanego do pani Melanii. Seniorzy stanowią niezwykle istotną grupę naszego społeczeństwa. Możecie Państwo bardzo wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu i szczególnie młodym ludziom wkraczającym w czas wykonywania pierwszych życiowych wyborów. Przedstawiciele Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych wręczyli jubilatce odznaczenia kombatanckie jako wdowie po żołnierzu. W naszej rodzinie po raz pierwszy po prostu obchodzimy taki jubileusz, także z dawnych przodków nikt nie dożył tyle lat. Mama zahartowała się chyba w życiu, ciężkim życiem, bo nie oszukujmy. Została z sześciorgiem dzieci sama po chorobie taty. Było wszystko na jej rękach, tak. Ja byłam najmłodsza, miałam 4 latka, jak tata umarł, a to potem zwyż najstarsze 16 lat. Poświęciła się dzieciom, absolutnie dążyła, po prostu, abyśmy się tylko uczyli. Mówi, to jest najważniejsze, abyście zdobyli zawód i byli porządnymi ludźmi. No chyba jej się udało. Cieszę się bardzo, że mamy kolejną osobę, która przekroczyła 100 lat w Lubartowie. Mam nadzieję, że takich osób będzie jak najwięcej. No i mam nadzieję, że będziemy mogli się cieszyć z tego typu uroczystości. Szczerze mówiąc, sami tak jak patrzymy dzisiaj na to doświadczenie, na ten wiek, na tą osobę, to zastanawiamy się, jak długo będzie nam również dane funkcjonować na tym padole i zastanawiamy się, czy dożyjemy tych lat. Naprawdę ja podziwiam tego typu osoby, a podziwiam ich również za doskonałe poczucie humoru.